Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat, uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. To zdumiewające, że byli tacy ludzie, którzy chcieli zgładzić Pana Jezusa, dlatego że komuś uzdrowił niesprawną, sparaliżowaną rękę w szabat. I myślę, że wcale nie wpadli na ten pomysł, dlatego że Pan Jezus ewidentnie, celowo zrobił to w szabat, wiedząc, że w szabat takich rzeczy według prawa robić nie wolno. Bo przecież człowieka z uschniętą ręką nie jest tak łatwo wypatrzyć. Generalnie trzeba to po prostu skądś wiedzieć. To nie było tak, że on, ten człowiek, sam przyszedł, albo że ktoś go przyprowadził i powiedział, że potrzebuje ten człowiek uzdrowienia. Ani nie było też tak, że kiedy ten człowiek tam stał, to rzucał się wyraźnie w oczy, że cierpi, że ma problem, że mu czegoś brakuje, że przez to być może nie potrafi zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Czyli Pan Jezus celowo wywołał tego człowieka na środek, tak jakby trochę na złość tym faryzeuszom, tym uczonym w prawie. Dlaczego on tak zrobił? Dlaczego sprowokował to, że ci faryzeusze wraz ze zwolennikami Heroda zaczęli naradzać się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić? Już wczorajsza Ewangelia odpowiadała na to pytanie. Kiedy słyszeliśmy, że szabat, wszelkie prawo związane z szabatem jest ustanowione dla człowieka. Natomiast dzisiejsza Ewangelia też odpowiada w inny sposób na to pytanie. Pan Jezus pyta: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Jeżeli można uratować jakieś życie, to w tym momencie przepisy prawa nie mają żadnego znaczenia. Liczy się człowiek i jego życie. Wchodzi pierwszy kandydat. Rozumie Pan, że to jest tylko zwykły test, który chcemy przeprowadzić, nim damy Panu pracę, o jaką Pan prosił? Tak. Doskonale. W takim razie ile jest 2 plus 2? 4, odpowiedział kandydat. Wchodzi drugi. Jest Pan gotów na test? Tak. Doskonale. Ile jest 2 plus 2? Jak powie szef, tak będzie, odpowiedział kandydat. I to on otrzymał pracę.
Zachowanie się drugiego kandydata jest warte polecenia, jeśli chcesz wybić się w jakiejkolwiek instytucji świeckiej czy religijnej. Często przyda ci się dla uzyskania dobrych ocen na egzaminach. Dlatego też magistrzy teologii nieraz bywają bardziej znani ze swej miłości do doktryny niż z miłości prawdy. Pierwszą podstawową prawdą, którą głosi Pan Jezus, prawdą, która nas, chrześcijan, obowiązuje, to jest prawda o tym, że życie trzeba ratować. Życie człowieka trzeba ratować za wszelką cenę. Życie człowieka nade wszystko się liczy. W każdym razie na pewno liczy się bardziej niż prawo. Oczywiście my, chrześcijanie, mówiąc życie, bierzemy pod uwagę nie tylko życie to na tym świecie, ale również życie wieczne. Dla nas życie jest właściwie tylko jedno. To, które zaczęło się w chwili naszego poczęcia i które nie ma końca. Więc kiedy będziemy się pytać o to, co służy życiu, będziemy mieć przed oczyma całą tę perspektywę, ale nigdy nie będziemy tego życia, które jest właściwe dla tego świata, które na pewno się skończy, na pewno ulegnie tej radykalnej zmianie, którą jest śmierć, na pewno to życie jest dla nas po prostu życiem. Nie jest czymś niepotrzebnym, zbytecznym. W związku z tym też nie gardzimy, Pan Jezus uczy nas, żebyśmy nie gardzili szczęściem, którego pragniemy i które jest osiągalne, które jest możliwe już teraz, tutaj, na tym świecie. Nie wolno nam tym gardzić. Jeżeli zaczęlibyśmy tym gardzić, zrezygnowalibyśmy z miłości. Bo jeżeli ktoś nie kocha tego życia, które ma teraz, to jakże będzie kochał życie wieczne? Po prostu się nie da. Dlatego pozwólmy Panu Jezusowi, aby przemieniał nasze serce, nasze umysły, żebyśmy nade wszystko miłowali człowieka, żebyśmy miłowali go bardziej niż jakiekolwiek prawo, jakąkolwiek doktrynę. Doktryna jest potrzebna, prawo jest potrzebne, ale pamiętajmy, że prawo, doktryna ma służyć człowiekowi. Tyle jest w tym wartości, ile jest w niej troski o człowieka, autentycznej troski, troski o jego życie, które zaczęło się w momencie poczęcia i nigdy się nie skończy.